Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a Państwa i moim gościem jest Pani Anna Zalewska, była minister edukacji, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Minister. Halo, dzień dobry, słyszymy się. Halo, halo. Słyszymy się Pani Minister. Poczekamy, w takim razie czekamy na łączenie z Panią Minister, a będziemy rozmawiać na temat edukacji, proszę Państwa, ponieważ w tej chwili, jak wiemy, mnóstwo dzieci ukraińskich jest w Polsce. Część trafiła do oddziałów przygotowawczych, część te, które znają język bezpośrednio do klas. Udało nam się połączyć z Panią Minister. Dzień dobry Pani Minister raz jeszcze. Jestem. Udało się połączyć mimo trudności i zaczynamy od ukraińskich dzieci, które w tej chwili zaczynają naukę w szkołach. Dość szybko się udało zorganizować tę naukę, ponieważ jak wiemy były i to wiemy, wiele z nas ma takie własne doświadczenia, że były organizowane świetlice przy parafiach, w różnego rodzaju świetlicach, ale już te świetlice są puste, ponieważ dzieci poszły do szkół. Jak przebiega właśnie nauka dzieci ukraińskich w szkołach, Pani Minister? Pani jest w zespole, który działa przy Ministrze Edukacji i stąd moje pytanie. Tak, rzeczywiście Pan Minister zdecydował, żeby powołać byłych ministrów, wiceministrów, samorządowców do Rady do Spraw Uchodźców, tym bardziej, że ministerstwo już w 2016 przygotowało cały system do nauki obcokrajowców. Już w dużych miastach wtedy mieliśmy duży problem, jak również to były przepisy tworzone dla dzieci, które wracały do Polski, dlatego że najczęściej były to dzieci dwujęzyczne, które lepiej mówiły po francusku, niemiecku, angielsku niż po polsku. Nikt nie spodziewał się, że ten system będzie potrzebny i musi być wydolny dla uciekających przed wojną. Ale rzeczywiście najważniejsze w tej chwili, żeby przygotowywać dzieci, czy przygotowywać dla nich oddziały przygotowawcze. Dyrektorzy, i to jest mój ogromny apel, muszą być bardzo ostrożni w beztrosce przydzielania dzieci, które nie potrafią mówić po polsku, do klas, dlatego że one będą przeżywać kolejne traumy. To bardzo często bardzo ambitne dzieci i będą bardzo rozgoryczone, że niczego nie rozumieją. Chyba że nauczyciele, dyrektorzy czy samorządowcy mają nauczyciela wspomagającego, bo jest taka formuła wsparcia dla nauczyciela. Więc muszą to być oddziały przygotowawcze. Pan minister deklaruje, że te pieniądze są organizowane, będą już spływać do samorządowców, ale oczywiście jeżeli, choć nie chcemy, bo chcielibyśmy, żeby za tydzień, dwa skończyła się wojna, a większość jednak chce wracać, jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, to potrzebujemy jako Polska ogromnych pieniędzy, bo naprawdę to jest około 10-11 miliardów, nie do NGO-sów, które mają trafić, tylko wprost do systemu edukacji. Pani minister, powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że jak się skończy wojna, to te dzieci najprawdopodobniej wyjadą. Pan minister Czarnek również mówił, te dzieci są potrzebne Ukrainie. To nie chodzi o to, żeby te dzieci zostały w Polsce z rodzinami, tylko żeby wróciły wyedukowane również na Ukrainę. Czy Pani zdaniem rzeczywiście jest szansa na to, żeby rodziny wróciły na Ukrainę, żeby pomimo zniszczeń wojennych, żeby tam znalazły z powrotem miejsce do życia. Wiemy o tym, wiemy jak wygląda Ukraina, wiemy jaka jest potężna skala zniszczeń. Miejmy nadzieję, że wojna się skończy, ale co dalej? Rodzi się pytanie. Ja rozmawiam na co dzień z uchodźcami, rozmawiam z matkami, rozmawiam z dziećmi, młodzieżą. Oprócz tego, że najpierw trzeba trochę przepłakać razem z nimi, bo te traumy są niewyobrażalne, to oczywiście mówią o tym, że do czegokolwiek, ale będą wracać, bo tam został ich mąż, brat, syn. Dzieci tęsknią, chcą odbudowywać Ukrainę, ale oczywiście będą takie rodziny, które nie będą mieć domu, mieszkania, i będą jakiś czas musiały być tutaj w Polsce i o nich trzeba zadbać i dla nich
mieć zorganizowane życie codzienne. Pani minister, powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, mianowicie powiedziała Pani o tym, że Polsce potrzebne są gigantyczne pieniądze, a z jednej strony, no wiadomo, Stany Zjednoczone zadeklarowały miliardy dolarów i dla Polski, i dla Ukrainy, ale z drugiej strony Unia Europejska, która przecież dysponuje różnego rodzaju funduszami, która powinna przekazać na pomoc uchodźcom. Fundusze z jednej strony, ale z drugiej strony mamy tak zwaną praworządność, czyli grillowanie Polski i cały czas wiszący nad nami pakiet Fit for 55. Tak, rzeczywiście i o ironio, bo mówię o tym z bardzo dużym rozgoryczeniem, dlatego też między innymi dzisiaj przyjeżdża ukraińska młoda dziewczyna, którą zatrudnię, żeby była tą wrażliwością i wyrzutem sumienia ukraińskim. Prezydencję ma Francja, która nie wycofała swoich interesów z Rosji, jednocześnie przez ostatnie lata wysyłając bardzo nowoczesną broń do Rosji, razem zresztą z Niemcami. Tak, są pieniądze wprost w budżecie już w tej chwili zagwarantowane na pomoc uchodźcom. Nie ma woli, mam nadzieję, że na Radzie Europejskiej, bo będzie w tym tygodniu, podniesie to po raz kolejny pan premier Mateusz Morawiecki. Z grubsza mówi się o 500 milionach euro. Oczywiście jeszcze nikt nie widział tych pieniędzy, ale uwaga, to są pieniądze na wszystkie kraje, na wszystkich uchodźców. My potrzebujemy wielokrotność. Ja już wspomniałam, że gdyby dzieci znalazły się wszystkie w systemie edukacji, to jest około 10 miliardów złotych. Więc determinacja, czy inaczej, nie widać tej determinacji ze strony Unii Europejskiej. Oni niestety za podszeptami opozycji, w tym na pewno Donalda Tuska, który jest przecież przewodniczącym EPP, to oni właśnie... Największej partii, przypomnijmy, największej partii w Unii Europejskiej, Europejska Partia Ludowa. Tak, to oni od kwietnia ubiegłego roku bojkotowali naszą rezolucję w sprawie Nord Stream 2, żeby nie kończyć tego projektu. Od kwietnia ubiegłego roku wojna musiała zweryfikować to, o czym my mówiliśmy od bardzo wielu miesięcy. Pani ministrze, ale wystarczy również przypomnieć państwa inicjatywę dotyczącą potępienia lobbystów rosyjskich. Przecież w Unii Europejskiej również Platforma albo zagłosowała przeciw, albo się wstrzymała od głosu. Też o tym warto o tym pamiętać. Tak, rzeczywiście. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj nikt nie chce zwalniać nad pakietem Fit for 55, czyli tym pakietem energetyczno-klimatycznym, który oczywiście z klimatem i środowiskiem nie ma nic wspólnego. To są po prostu pieniądze. Ośmielę się i mówię coraz głośniej o tym, przypominając tą piramidę finansową i też z interesami finansjerą, prawdopodobnie rosyjską, która jest czy była przy ETS-ie. To jest trudne do ustalenia, bo nikt nie ma nadzoru nad tym, co się wyprawia z cenami za tonę emisji dwutlenku węgla. Ale pojawiają się tam rosyjskie firmy. Oby nie okazało się, że o rynku energetycznym decydowała rosyjska finansjera. Ale z drugiej strony mamy, pani minister, sytuację taką, że pomimo tego, że trwa tak naprawdę katastrofa ekologiczna, bo przecież wysadzane pojemniki z paliwem, to co Rosja robi na terenie Ukrainy, niszcząc i bombardując fabryki, wchodząc na teren Czernobyla, no to przecież to już mamy wprost zagrożenie dla klimatu. Nie słychać ani z Unii Europejskiej, ani z organizacji, które działają przy Unii Europejskiej, klimatycznych, jakichkolwiek apeli, działań przede wszystkim. Nie ma... Testów, prawda, Greta Thunberg nam wydoroślała, nie organizuje spotkań i protestów. Chciałam zapytać o konkretne działania Unii. Czy pani minister widzi takie konkretne działania w Unii, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej na Ukrainie? Nie, absolutnie. Wszyscy zamykają uszy i oczy, kiedy o tym rozmawiamy. Ja jestem w Komisji Środowiska pracująca przy całym tym pakiecie. Zaczynam i kończę swoje wystąpienia, przypominając o wojnie w Ukrainie. W tym tygodniu będę miała spotkanie, uwaga, z ekologami z Ukrainy, z młodymi ludźmi. Na pewno na ten temat
porozmawiamy. Pani minister, jakie realne możliwości ma Unia, żeby zapobiec właśnie tej katastrofie ekologicznej? Mówi pani, że się spotyka pani z ekologami z Ukrainy. Oprócz tego, że są spotkania, że są rozmowy, jakie realne możliwości ma Unia? Bo przecież Unia również deklaruje, politycy unijni, francuscy, niemieccy mówią o tym, że przecież nie może być działania przeciwko środowisku. Przypomnijmy pokrętne wyjaśnienia, jeżeli chodzi o Turów. Tak, rzeczywiście chyba sobie państwo w tej chwili nie wyobrażają, żeby system energetyczny w Polsce mógł w obliczu wojny, w trakcie wojny, bo nazywajmy rzecz po imieniu, funkcjonować bez Turowa. W tej chwili pakiet klimatyczny, środowisko jest tylko i wyłącznie pieniądzem. Realne decyzje Unii Europejskiej to wesprzeć po pierwsze Ukrainę we wszystkich ich żądaniach, bo oni walczą w imieniu Unii Europejskiej, jak również wycofać się, w tym wycofać się surowcowo, w sensie importu surowców z Rosji. To spowodowałoby dążenie do jak najszybszego zakończenia wojny. To jest realna szansa, to jest realne działanie. Natomiast kiedy my prosimy, zachęcamy, żeby na nowo ustalić politykę energetyczną Unii Europejskiej, dlatego że całe te dokumenty klimatyczne powstały na bazie, na kręgosłupie Nord Stream 2, a powiedzieliśmy, że się z niego wycofujemy, no to on nie jest prawdziwy. To słyszymy, że trzeba jeszcze szybciej. Franz Timmermans ma jedną poradę. Mamy sobie postawić wszędzie elektrownie wiatrowe i właśnie wymienione piece gazowe zamienić na pompy ciepła. To najprostsza rada Franza Timmermansa. To pokazuje, i mówię to oczywiście nie tylko z ironią, ale odzwierciedlam prawdę i fakty, które mają miejsce i na Komisji, i w Unii Europejskiej, to odzwierciedla poziom absolutnego odrealnienia i jednocześnie jest dowodem, że te dokumenty nic wspólnego ze środowiskiem nie mają. Biorąc pod uwagę to, co robi Rosja ze swoimi zasobami naturalnymi, jak traktuje Ukrainę, to ta teza jest rzeczywiście, znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Działania Unii Europejskiej, która cały czas w tle ma lobbystów rosyjskich, niewiele mają wspólnego z ochroną środowiska naturalnego. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była pani Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była minister edukacji. Dziękuję pani minister.